11 minut po godzinie 13, czas na Sektor 100 Milu, czyli spotkanie z piłkarzami Dumy Warmii, a dziś w studiu Radia UWM FM gościmy nowych zawodników biało-niebieskiej drużyny, Maciej Pałaszewski i Aleksander Kowalski. Cześć panowie. Dzień dobry. Ta audycja służy między innymi temu, żebyśmy poznali was lepiej. Będziemy oczywiście rozmawiać o tym, co za wami, czyli ostatnim meczu z Rakowem Częstochowa i najbliższym spotkaniu z GKS-em Jastrzębie. No ale ponieważ jesteście tutaj w Olsztynie od kilku tygodni, no to opowiedzmy, skąd się wzięliście, jak to się stało, że wybraliście, zdecydowaliście się grać dla 100 milu. No to może ja zacznę. Dzień dobry. Jestem wypożyczony tak jakby z Odry Opole, no i kiedy przyszła możliwość wypożyczenia do 100 milu, to nawet się nie wahałem, bo chciałem właśnie zostać na poziomie pierwszej ligi, móc reprezentować właśnie 100 mil, bo wiedziałem, że to jest solidny i taki jakby klub z historią, z przeszłością, no i nawet się nie wahałem, po prostu była możliwość i przyjechałem, jestem i bardzo się cieszę, że mogę tu być. W tym Opolu spędziłeś kilka lat, jakbyś ten czas podsumował? No tak ciężko w sumie tak mówić o tym, co było, ale dobrze jest jak jest, no i może tak musiało być, ale generalnie jest taki sentyment, że tam tak naprawdę wypłynąłem na gorącą wodę i tam dostałem szansę w ogóle pokazania się w dorosłej piłce. A co w Opolu mówiło się o 100 milu? No bo Odra Opola to jest jeden z tych klubów, który jeden z byłych piłkarzy 100 milu jakiś czas temu, Paweł Baranowski, wybrał. No, ogólnie są bardzo dobre, tak jakby informacje o 100 milu, że ciepła atmosfera w szatni, na stadionie kibiców, że tak jakby wszyscy sobie zachwalają. Tak samo teraz niedawno przyszedł do nas Miłosz Trojak też ze 100 milu i też pozytywnie się wszyscy wypowiadają. Maciej Pałaszewski zamienił Ekstraklasę na pierwszą ligę, Fortuna pierwszą ligę. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, żeby cały czas się rozwijać i chcieć grać tak na jednym z wyższych poziomów w Polsce. A wiem, że teraz w Śląsku przez te pół roku mogło być z tym troszeczkę ciężej, dlatego, tak jak powiedziałem, chcę się cały czas rozwijać i zdecydowałem się tutaj przyjść. Było tak, że dostałeś jakiś sygnał od trenera, że ta wiosna nie będzie dla ciebie we Wrocławiu? Nie. Broń Boże, trener mówił, żeby zostać, walczyć i trenować dalej, tak jak trenuję, ale jak pojawiła się opcja przyjścia tutaj i to jest też jakiś, tak jakby mogę powiedzieć, cel, tak, że przyszedłem tutaj, walczymy o utrzymanie, to zawsze jest inaczej się gra, jak jest ta presja, to wszystko. Dlatego chciałem spróbować i tak się stało, że dzisiaj jestem tutaj. Pytam o to dlatego, że pewnie większość kibiców zastanawia się, jak można zamienić Ekstraklasę na pierwszą ligę, szczególnie na taki klub, o którym jeszcze kilka tygodni mówiło się, że nie wiadomo, czy przystąpi do rozgrywek. Tak, ale co do klubu, to właśnie marka, z jaką jest 100 mil, tak? To poniekąd zdecydowało, że tutaj jestem, bo nie ukryłem, że jest to bardzo fajne miasto, bardzo fajny klub i tak jak mówię, cały czas chcę się rozwijać, dlatego przyszedłem tutaj i to było wyznacznikiem, tak jakby. Śląsk Wrocław to jest ten klub, w którym spędziłeś się ostatnie lata, był jeszcze gdzieś tam w międzyczasie Raków Częstochowa, no ale przede wszystkim Śląsk, wcześniej Polar. Jesteście młodymi zawodnikami, obydwaj macie po 20 lat, więc to początek waszej drogi. Z jakimi nadziejami do tego Olsztyna przyszliście i co chcielibyście przez te najbliższe miesiące osiągnąć? Tak jak mówię, jesteśmy młodymi zawodnikami, dlatego cały czas musimy się rozwijać, tak? A w naszym wieku najważniejsze jest to, aby rozwijać się na boisku, a z jakimi oczekiwaniami, no to wszyscy wiemy, że bardzo chcemy zostać ze 100 milem w pierwszej lidze i to jest naszą tak jakby celem, naszym punktem kulminacyjnym, który jest, ale tak jak trener mówi, spokojnie, patrzymy tylko tydzień w tydzień. Ale to jest przystanek na najbliższych kilka miesięcy, rundę wiosenną, czy myślicie o tym w perspektywie na przykład też kolejnego sezonu? To czas pokaże, jak to się sytuacja rozwinie w ogóle, jak to się okaże, czy będziemy w pierwszej lidze dalej, ale wszyscy, no ciężko teraz powiedzieć, co będzie za te pół roku, tak, no zobaczymy, czas przyniesie, co ma być, to będzie, o tak powiem. Na razie bijecie się o miejsce w pierwszym składzie 100 milu Olsztyn. Maciej do tej pory wchodził na końcówki spotkań. Olek miał okazję ostatnio w pierwszym składzie zadebiutować w meczu z Rakowem Częstochowa. To było chyba spore wyzwanie, no bo lider tabeli. No wiadomo, no ale też tak właśnie miałem coś takiego, tak z tyłu głowy, taką myśl, że już grałem z Rakowem i to nie jest w sumie nic strasznego. No i tak podszedłem do tego spotkania, no i cieszę się, że po prostu mogłem pomóc chłopakom, zagrałem te 90 minut i to mi się bardzo przydało. Jak byście to spotkanie podsumowali? Porozmawiajmy już o nim, o meczu z Rakowem, meczu, który
rozpoczął się od bramki dla gości, ale wy swoją konsekwencją staraliście się doprowadzić do remisu. To udało się pod koniec spotkania po strzale z rzutu wolnego Grzegorza Lecha. Na pewno ważny punkt, tak jak mówimy, zakładaliśmy, że Żeraków może być ciężkim przeciwnikiem, ale na boisku udowodniliśmy, że możemy być drużyną równorzędną dla takiego zespołu, jakim jest Raków, i moim zdaniem w drugiej połowie wyglądaliśmy nawet leciutko lepiej od nich, ale tak jak mówimy, no, ważny punkt. A była szansa na to, żeby po tej bramce na 1-1 jeszcze zrobić coś więcej? No pewnie, że była. Mieliśmy takie nadzieje, że jak strzeliliśmy tą bramkę na 1-1, chcieliśmy przechylić strzale na swoje zwycięstwo, na swoją stronę, ale tak jak mówimy, nie mogliśmy też zapominać o tym, żeby nie stracić bramki szybko w głupi sposób, bo to też by nas troszeczkę zdenerwowało, dlatego tak jak mówię, punkt jest ważny i patrzymy teraz tylko i wyłącznie na spotkanie z Jastrzębiem. Kończąc tę część naszej rozmowy pierwszą, zapytam jeszcze o to, o wasze poczucie, jak blisko waszym zdaniem jesteście tej wyjściowej jedenastki. No ciężko powiedzieć, no teraz ja na przykład grałem cały mecz, no i zobaczymy, co trener sobie pomyśli o nas, o tym występie ogólnie, jak nas oceni, no i my dajemy z siebie wszystko, jesteśmy gotowi, żeby grać w pierwszej jedenastce, a jak to wszystko trener poukłada, no to już w jego głowie siedzi, to tak bardziej pytanie nie do nas, ciężko. Ale to jest też pytanie o to bardziej, jak wy się czujecie, czy to, co dostajecie na boisku, te szanse, w swoim zdaniem wykorzystujecie? No na pewno, no staramy się dać siebie maksa, no i ciężko trenujemy jak każdy, no i walczymy o to swoje miejsce i żeby mieć jakiś wkład tutaj w przyszłości z Tomilu. No bo jest też tak, że trener postawił w tym pierwszym meczu rundy wiosennej na jakąś jedenastkę i dopóki ta jedenastka pewnie nie przegra, nie zawali meczu, a do tej pory to się jeszcze nie zdarzyło, no to będzie na tych, którzy radzą sobie dobrze, stawiał pewnie i w kolejnych meczach. Dokładnie tak, ale w profesjonalnym sporcie jest tak, że po prostu okej, wynik też jest bardzo fajny, dobrze nam idzie, ale wydaje mi się, że spokojnie pracujemy, trenujemy z pokorą i tak jak mówimy, liczymy na to, że będziemy dostawać te szanse. O kolejnym meczu, który już w najbliższy weekend porozmawiamy sobie za moment. Przypomnę, że gośćmi Sektora Stomilu są Maciej Połaszewski i Aleksander Kowalski. Zostańcie z nami. Sektor Stomilu w radiu UWMFM. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi, a są nimi dziś Maciej Połaszewski oraz Aleksander Kowalski. No to teraz o tym, jak przygotowujecie się do kolejnego meczu. Mecz z GKS-em Jastrzębie w najbliższą sobotę. Pracowaliście już nad rywalem? Była już rozmowa o tym, jak grają, na co trzeba zwrócić uwagę? Jeszcze nie. Zawsze takie odprawy są bliżej meczu, a przygotowujemy się zawsze tak samo, więc nie zwracamy uwagi na przeciwnika. Bardziej skupiamy się na swoich celach. No to jak minęły wam te dni od poprzedniego meczu z Rakowem? Ciężko powiedzieć, jak minęły. Minęły tak samo, cały czas ciężko pracujemy. Mamy właśnie takie mini sparingi w tygodniu, więc minęły tak samo praktycznie. Wiadomo, pozostał taki niedosyt po tym meczu z Rakowem, no bo można było jeszcze się pokusić, ale tak jak mówię, szanujemy ten jeden punkt, no i teraz liczymy właśnie, żeby się udało nam wygrać z Jastrzębiem, to wtedy już w ogóle będzie super sytuacja. Ten tryb przygotowań wygląda bardzo podobnie w każdym tygodniu. Jest mecz ligowy, później w środku tygodnia, wtorek, środa, sparring. W tym tygodniu był to sparring z juniorami z Tomilu Olsztyn, wygrany przez dorosły skład, tak to nazwijmy, 14-0. Nie wiemy, kto w nim zagrał i nie będziemy zdradzać tajemnicy trenera i prawo jego, żeby tak to wszystko układać. No ale powiedzcie, jakby ten tryb przygotowywania się do meczu i też szanse dla tych, którzy nie grają w pierwszym składzie, w postaci tych sparingów przyjmujecie? Na pewno dobrze, no bo jest nas dużo, mamy szeroką kadrę, no i każdy dostaje tam szansę, jak nie w weekend w meczu ligowym, no to jest w tygodniu sparing, można się pokazać z dobrej strony, no i trener na pewno wyciąga tam swoje wnioski, no i ważne jest granie, żeby każdy musi grać, prawda? No, także w sumie wszystko jest okej, no tak jak powinno wyjść, tak tym mikrocyklem idziemy cały czas, się nie zmienia póki co, więc każdy tam dostaje jakieś minuty, czy to w meczach ligowych, czy w sparingach. Tak, najważniejsze jest, aby zatrzymać ten rytm meczowy, bo to jest najważniejsze w profesjonalnym sporcie, a widać, że grając co tydzień możemy czuć się dobrze fizycznie i mentalnie właśnie grając, podtrzymując ten rytm meczowy. Udaje wam się grać dobrze, nie przegraliście jeszcze na wiosnę, ostatnio remis z Rakowem, wcześniej także zwycięstwa. To niesie drużynę? Na pewno, no wyniki przede wszystkim budują atmosferę, wszystko, ogólnie całą otoczkę, która się wokół klubu kręci, no i
kibiców z meczu na mecz jest coraz więcej, no te trybuny nas niosą z boiska, no i jest wszystko super. Patrząc w tabelę, wy jesteście na miejscu 15, najbliższy rywal GKS Jastrzębie jest na pozycji 8, ale ta tabela jest na tyle płaska, że do 6 miejsca nawet tracicie tylko 5 punktów. Tutaj właściwie wszystko się może zdarzyć. Czy w szatni są w ogóle, czy między wami są takie rozmowy, że jak pójdzie dobrze, jak wykorzystacie na razie ten atut kilku spotkań rozgrywanych na własnym boisku, to za 2-3 tygodnie nie będziemy już mówić o walce o utrzymanie, a o czymś wyżej? Nie, broń Boże, tak nie jest. Trener i cały sztab właśnie powtarzają nam cały czas, żeby... Chłodzi głowę? Tak, dokładnie, żeby przyjmować te wyniki z pokorą i tak jak mówię, patrzymy tylko i wyłącznie na najbliższy mecz. Nie patrzymy tam na takie cele jakieś dłuższofalowe, tylko liczy się tylko i wyłącznie najbliższy mecz. Tak nas uczył trener i widać, jak na razie wygląda to dobrze. Co trzeba poprawić, patrząc na mecz z Rakowem? Co wychodziło może nie tak? Co trzeba by jeszcze doszlifować? Ciężkie pytanie, takie tak na chłodno, ciężko ocenić. No wiadomo, że trzeba czasami zachować zimną głowę pod bramką przeciwnika, może czasami tak bardziej spuścić z siebie ciśnienie, mniej emocjonalnie podchodzić do tego, że na przykład po odbiorze parę dobrych podań i później sama sytuacja się klaruje. No i na to musimy zwrócić uwagę. No wiadomo, musimy doszlifować stałe fragmenty gry. Walka, ambicja, no to nikt nam tego nie zabierze, bo to charakteryzuje Stomil. No i tyle, no tak ciężko powiedzieć też, co jest do poprawy, co jest dobre. Wiadomo, że wyciągamy wnioski. No i patrzymy teraz na najbliższy mecz z Jastrzębiem, no by się udało wygrać. A co będzie, to zobaczymy. Będziemy się starać. A patrząc na swoje granie, swoje zachowanie na boisku, jakie wnioski wy wyciągacie indywidualnie? To tak bardziej wnioski indywidualne to wyciągamy, ale w głowie i tak nigdy na chłodno po meczu, więc jeszcze mamy czas, a mieliśmy już odprawę pomeczową tak jakby, więc wiemy, nad czym mamy pracować. Sztab nam przedstawił, nad czym mamy pracować i wiemy, co mamy robić w następnym meczu, aby było jeszcze lepiej. To zapytam właśnie o ten sztab trenerski, z którym pracujecie na co dzień. To nie tylko Piotr Zajączkowski, ale także dwie legendy z Stomilu Olsztyn, na ile ich obecność w klubie też wam pomaga. No na pewno mają duży wpływ, bo wiedzą, jak to było w szatni piłkarskiej, bo oboje byli zawodnikami, no i na pewno to jest dużo lepiej, tak, kiedy mamy właśnie takiego trenera, który wie, jak to wygląda od środka, no bo pozwala nam, czy daje różne wskazówki takie z boiska typowe, które nie każdy trener to ma po prostu, no i tylko nic, cieszyć się z tego i wyciągać jak najwięcej od takich trenerów. Tak, uczyć się właśnie jak najwięcej od doświadczenia, którzy trenerzy już mają za sobą, tak, bo cały czas podpowiadają nam lepiej, jak zachować się w polu karnym, jak lepiej chociaż ułożyć stopę przy strzale, to są naprawdę bardzo cenne lekcje i z tego się można bardzo, bardzo dużo nauczyć. A jaki jest podział tych obowiązków? Na przykład Sylwester Czereszewski rozmawia tylko i podpowiada tym, którzy odpowiedzialni są za ofensywę? Nie, to bardziej tak, że każdemu tak to działa, że po prostu jeśli na przykład coś można zrobić lepiej, no to każdy tam z trenerów widzi to troszkę inaczej i każdy dodaje wskazówki, żeby jak najlepiej było w meczu i w treningu, żeby po prostu wyciągać te wnioski i się uczyć, rozwijać dalej. To zapytam jeszcze tak ogólnie o ligę, jak wy na nią patrzycie, tą Fortuna, pierwszą ligę w tym sezonie. To, że Raków dominuje, nie ma w ogóle o czym mówić, no bo to jest drużyna, która już właściwie jest pewna awansu do Ekstraklasy. No i z tymi drużynami z Ekstraklasy też potrafi grać, co pokazała w Pucharze Polski. Ale kogo jeszcze byście wyróżnili z tych drużyn, które być może będą się liczyły w walce o awans? Na pewno tam jest ŁKS Łódź i Stal Mielec, którzy też są cały czas w czołówce. No i ta ogólnie, ta pierwsza liga jest tak, że każdy z każdym może wygrać i tu jeszcze naprawdę bardzo wiele się wydarzy, może się dużo zmienić, więc na dzisiaj tak ciężko powiedzieć. No wiadomo, że ŁKS i Stal, bo są tam w górze tabeli w czołówce, ale jest jeszcze kilka drużyn, które na pewno nie odpuszczą i będą walczyć do końca. No zapytam też o Odrę Opole, no bo możesz z pierwszej ręki informacje podać, czy tam były aspiracje, żeby walczyć o górną część tabeli? Wiadomo, były aspiracje, ale boisko to zweryfikowało, no i teraz Odra nie ma takiej wcale łatwej sytuacji, bo teraz grają najbliższy mecz z GKS-em Katowice. Jeśli by na przykład nie wygrali, to też jest tak, że z tyłu głowy siedzi im to, że jeszcze ta końcówka tabeli się zbliża i wcale nie mają takiego spokojnej końcówki i też będą walczyć o utrzymanie. No. Boisko szybko wszystko weryfikuje. GKS Jastrzębie, o tym przeciwniku co byście powiedzieli przed meczem? Ja
pewno solidny przeciwnik, ale tak jak mówimy, jeszcze mamy czas, żeby się do nich przygotować i nie chcemy zdradzać tajemnic. No to tajemnic nie będziemy zdradzać, przynajmniej tych związanych z przygotowaniami, a za moment porozmawiamy sobie troszkę, odchodząc od tematów piłkarskich, o was i waszych zainteresowaniach. Sektor 100 milu w radiu UWMFM. Wracamy do rozmowy z dzisiejszymi gośćmi sektora 100 milu, Aleksander Kowalski i Maciej Pałaszewski. Obrońca i pomocnik Dumy Warmii. Zawsze tak było, że graliście na tych pozycjach? Tak, no już ja od młodego, od juniora, czy tam nawet od trampkarza zawsze byłem ustawiany na środku obrony, no bo te warunki moje fizyczne jednak przerastały, no i tak jest, no i się cieszę w sumie. Ja dokładnie tak samo, patrząc na to, że nie jestem zbyt wysokim zawodnikiem, to zawsze byłem taka ósemka, dziesiątka w środku pomocy i tak już zostało. A jak to się stało, że zaczęliście myśleć profesjonalnie o piłce nożnej? Zawsze była piłka, tylko piłka, czy były też jakieś inne dyscypliny sportu w szkole? Wiadomo, jako dzieci to bawiliśmy się tą piłką, ale z biegiem czasu dostawaliśmy kolejne szanse i tak jak mówię, coraz bardziej zaczynało wyglądać to profesjonalnie, aż to się tak zaczęło, że zaczęło się to na poważnie i z tego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. A patrzycie w przyszłość, czy patrząc w przyszłość, gdzie widzicie swoje miejsce, jakie sobie te najbliższe cele stawiacie, powiedzmy na 2-3 lata? No to ciężko powiedzieć, no właśnie dużo zależy od tego, czy będziemy grać, jak będziemy grać i jak to się wszystko ułoży. No ale wiadomo, że chciałoby się grać w piłkę, bo to jest bardzo fajna przygoda, bardzo fajny zawód. No i jeśli jeszcze z tego można czerpać korzyści, to już w ogóle nic, tylko trenować, cieszyć się z tego, robimy to, co kochamy, no i fajnie, no i chciałoby się przy tym zostać. Zapytam o wrażenie z Rosztyna, no bo jesteście już tutaj kilka tygodni. Zdążyliście poznać miasto, jakoś oswoić się i z klubem, i z tą przestrzenią? Tak, tak. Poznać miasto tak dokładnie to może jeszcze nie, ale ja osobiście byłem na Starówce, to jest bardzo fajnie. No i tak jak mówię, bardzo podoba mi się miasto jako Olsztyn. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony i klub, i miasto naprawdę jest na wysokim, fajnym poziomie. Ja to samo, ja się cieszę, mi się tu podoba. No i tyle, no. Za dużo jeszcze może miasta tak nie poznałem, ale na Starówce właśnie byłem, tu w Galerii Warmińskiej, bo mam blisko do domu, to też często bywam, no ale ogólnie jest w porządku. Tak w 100% będziecie mogli z uroków miasta skorzystać, kiedy wszystko się zazieleni, przyjdzie wiosna, lato, no bo wtedy tych kilkanaście jezior w obrębie miasta też będzie kusiło. Słyszeliśmy właśnie o takiej opcji. Na pewno, na pewno. No to przejdźmy do kolejnych tematów naszej rozmowy. Obiecałem, że porozmawiamy sobie nie tylko o piłce, a tu wciąż ta piłka jest tematem przewodnim. Czym się interesujecie tak poza meczami, poza treningami, poza myślą piłkarską? Czym się interesujemy? Ciężkie pytanie. No tak jak większość, robimy normalne rzeczy. Oglądamy seriale, filmy, słuchamy muzyki, a takie hobby to jest właśnie piłka, więc wszystko robimy tak właśnie skierowane wokół piłki. Ogólnie wokół sportu, no żyjemy, wiadomo, że są jakieś inne dyscypliny, mecze, nie mecze, koszykówka, siatkówka, ogólnie jak kadry polskie grają wszystkie, no to ja na przykład staram się tak oglądać, być na bieżąco z tym sporcie, ogólnie szeroko poznawany. No lubię sobie też obejrzeć dobry serial, dobry film, no i czas leci, posłuchać muzyki. Dokładnie. Pograć też? Na komputerze w jakieś piłkarskie gry? Piłkarskie tak, ale nie piłkarskie też, tak. Tak jak mówię, mam kolegów, z którymi dosyć często gramy, więc tak, można mówić, że to jest też takie nasze zainteresowanie. No, ja na przykład na konsoli z braćmi często też czasami jak się dosiądziemy, to czas płynie i można się oderwać przy tym trochę od rzeczywistości. A takie piłkarskie wzorce, no bo to taki wiek, kiedy patrzy się na jakieś tam legendy czy ikony piłki nożnej, z kogo czerpiecie grając na swoich pozycjach? Ja tam na przykład Sergio Ramos, ale może nie z mojej pozycji, to ogólnie taką inspiracją jest Cristiano Ronaldo i to w ogóle jego profesjonalne podejście. No i to jest taki człowiek, który nie dla mnie jednego na pewno jest wzorem do naśladowania. No i tak sobie po prostu na nim się staram wzorować, jak to podchodzi. Dla mnie zdecydowanie Luka Modric z Realu Madryt jest świetnym pomocnikiem i dlatego się wzoruję też na nim, bo ma bardzo podobne parametry fizyczne do moich, więc zwracam uwagę też na to patrząc, ale też na przykład podoba mi się bardzo David Silva z Manchesteru City. A patrząc na te drużyny największe, macie jakieś swoje ulubione, którym szczególnie kibicujecie na przykład w Lidze Mistrzów, czy też wracając na lokalne podwórko, te drużyny z polskiej ekstraklasy na przykład?
No wiadomo, ja jak jestem z Wrocławia, to z Ekstraklasy na tym podwórku też to jest zdecydowanie Śląsk-Wrocław, tak jak mówię, oglądam meczki, kiedy mam tylko szansę, a z europejskich to bardzo lubię Manchester City i Barcelonę, dlatego jak grają, styl gry ich. Ja trochę właśnie z innej bajki, bo Real Madrid, no ale nie, ogólnie Real Madrid, no Manchester United, te takie największe kluby, no to wiadomo, każdy się tym interesuje, bo mają dobre wyniki, dobrych piłkarzy, dobrze grają. To o ten Śląsk jeszcze zapytam ciebie, Macieju. W ostatnich latach Śląsk gdzieś tam nie bije się o to najwyższe miejsce w lidze. Z czego to wynika i co musiałoby się stać, żeby było inaczej? No bo to klub, który nie tak całkiem dawno jeszcze liczył się w walce o trzy czołowe lokaty w naszej lidze. Bardzo ciężko mi powiedzieć, bo odpowiedzieć na to pytanie, no bo tak jak mówię, tak praktycznie w tym sezonie i końcówkę tamtego zacząłem coś tam grać i mógłbym się w sumie tylko wypowiadać w tych latach, ale wydaje mi się, że w tej naszej pierwszej rundzie Ekstraklasy brakowało troszeczkę szczęścia i no naprawdę, mieliśmy sytuację, mieliśmy mecze, w których naprawdę nie byliśmy gorsi, a brakowało nam tej jednej bramki, aby przechylić szale zwycięstwa i być w innej sytuacji niż jesteśmy teraz, a naprawdę brakowało niewiele. Sporo brakuje, żeby awansować do tej grupy najlepszej ósemki, no bo Śląsk, tak patrzę w tabelę, teraz traci już 12 punktów i raczej będzie skazany na walkę o utrzymanie, bo z kolei do miejsca spadkowego ma tylko 3 punkty. Tak, to wygląda. Dlatego, tak jak mówię, jestem bardzo, bardzo zły poniekąd też na siebie, że tak to wygląda, bo wiem, że mogliśmy zrobić to lepiej, ale no tak, teraz już nie ma co się skupiać na tym, co było, teraz liczy się tylko to, co będzie i mam nadzieję, że ten sezon będzie dla nas spokojne utrzymanie, a w następnym sezonie zaatakujemy mocniej. To wróćmy do Stomilu i do piłki. Zapytam jeszcze, a propos tych wrażeń z Olsztyna, mówiliśmy o mieście, o stadion, no bo o tym stadionie w Polsce mówi się dużo i najczęściej nie najlepiej, choć ostatnio to się zmieniło, no bo mówi się troszkę dobrze, a propos Murawy na przykład. Murawa jest dobrze przygotowana, piłka fajnie chodzi, nie ma na co narzekać, no nic tylko grać jeszcze, jak publika tak dopisuje, jak w dotychczasowych meczach, no to aż chce się grać po prostu. Tak, a co do boiska, to jesteśmy właśnie bardzo, bardzo zaskoczeni tak naprawdę, bo boisko jest, nie żeby nie ukrywać, w stanie idealnym, jak na ten okres, który jest i wiemy, że może być jeszcze lepszy, ale tak jak mówimy, jesteśmy bardzo zaskoczeni boiskiem, jakie dostaliśmy tutaj, bo jest w stanie wręcz idealnym. No a ta legenda Estadio de Gruz nie przeraża was trochę? Ja nie słyszałem o czym takim. Ja też nie. Okej, okay, no to kończymy w takim razie ten temat, a na koniec naszego spotkania wrócimy do tego, co przed nami. Przypomnijmy, w najbliższą sobotę Stomil Olsztyn gra kolejne spotkanie. Jak każdy kolejny mecz, ważny mecz o punkty w Fortuna pierwszej lidze, GKS Jastrzębie. Porównując z tymi meczami, które za wami wiosną, to będzie spotkanie tego samego kalibru, jeśli chodzi o trudność, łatwiejsze niż mecz z Rakowem. A ciężko powiedzieć, każdy mecz jest inny, no i na pewno Jastrzębie też nie wyjdzie na ten mecz tak po prostu sobie pograć, będą chcieli wywieźć punkty, bo to jest tak jakby bezpośrednia drużyna w walce o utrzymanie też, bo też będą na pewno jeszcze zaangażowani w to i będą chcieli podnieść z boiska 3 punkty, no my łatwo nie sprzedamy skóry, damy z siebie wszystko, no i mam nadzieję, że na koniec wynik okaże się dobry dla nas. Macieju, coś byś dodał? Nie, dokładnie tak jak Olek powiedział, skupiamy się tylko na najbliższym meczu i chcemy podtrzymać swoją dobrą pasę, ale chcemy to udowodnić na boisku, a mniej tutaj niż lepiej to udowodnić na boisku, tak powiem. Pewnie nie zdradzicie, czy są już jakieś przesłanki ku temu, by myśleć, że jesteście blisko wyjścia od pierwszej minuty? Niestety nie. Czas pokaże. No to na zakończenie zachęcamy do tego, by pojawić się na stadionie i kibicować Stomilowi w najbliższą sobotę. Przypomnę, że naszymi gośćmi w magazynie sportowym Radia UWM FM byli dziś Maciej Pałaszewski i Aleksander Kowalski, audycja Sektor Stomilu. W każdą środę o godzinie 13 słuchajcie Radia UWM FM. Dziękuję panowie za spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I powodzenia w sobotę. Dziękujemy. Sektor Stomilu w Radiu UWM FM.